Artur Robaczyński, kierownik portu jachtowego w Kołobrzegu. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać właśnie o naszym porcie jachtowym, o naszej tutaj perełce w Kołobrzegu i nie tylko o naszego wybrzeżach. I chciałam zapytać, co tutaj oferujecie? Generalnie jest to miejsce ogólnie dostępne dla wszystkich. Zawsze przyjmowaliśmy to, że jest to punkt obsługi generalnie żeglarzy. Natomiast stał się to punkt obsługi żeglarzy, jak również turystów w Kołobrzegu. I myślę, że jest to dla nas, że tak powiem, dobra reklama. No właśnie, reklama, bo też zostaliście docenieni. Tak, oczywiście zostaliśmy docenieni przez czytelników Gazety Wyborczej tytułem Ikona Pomorza Zachodniego. No jest to dla nas wielka nobilitacja, nie spodziewaliśmy się takiej nagrody, natomiast jesteśmy z tego dumni. To wróćmy teraz do jachtów. Ilu macie rezydentów, ilu gości? W zasadzie to sytuacja, jeżeli chodzi o rezydentów, no Kołobrzeg stał się bardzo dobrze skomunikowany, więc jakby sytuacja rezydentów zwiększa nam się co roku. W tym roku mieliśmy ich około 165. No i ta liczba widzimy, że z roku na rok delikatnie wzrasta. Nie możemy też w nieskończoność jakby tą liczbę powiększać ze względu na to, że aby port funkcjonował dobrze, musimy też mieć część dla gości, żeby on nie stał się takim martwym portem tylko dla rezydentów. Jeżeli chodzi o gości, to sytuacja podobnie się plasuje jak w zeszłym roku, czyli w tym roku będziemy mieli około 1000 jachtów przypływających do Kołobrzegu. A taki dzień z życia tutaj takiego żeglarza? Oj, przeróżne rzeczy tutaj się dzieją, więc jakby my jakby nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do żeglarzy, ze względu na to, że jest to miejsce ogólnie dostępne, więc jakby tych atrakcji jest nie tylko dla żeglarzy, jak również dla turystów, którzy odwiedzają chętnie to miejsce ze względu na wizualność tego miejsca. Wiele usług świadczymy tutaj dla przyjezdnych żeglarzy, czy ludzi, którzy tutaj zawitają do nas. Mamy bramownicę, która obsługuje jachty, wyciąga je, wrzuca do wody z powrotem, tak? Są też sanitariaty, jest pralnia, wiele atrakcji, które można by było wymieniać w nieskończoność. Tak naprawdę w tym roku dużym zainteresowaniem cieszy się altana grillowa, którą mamy na terenie portu jachtowego, która jest jakby jedynym miejscem w Kołobrzegu, które można tak naprawdę wynajmować pod swoją własną imprezę, tak? Tak, widziałam ostatnio właśnie, że macie taką altanę, ale też jest Reduta Morast. Oczywiście, klub żeglarski Reduty Morast niezmiennie od kilku lat funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to piękne miejsce, które zachęca samym swoim jakby wyglądem do tego, żeby je odwiedzić. Sprzedajemy na terenie Reduty Morast znaczki turystyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają po te znaczki. A teraz jeszcze porozmawiajmy o naszych najmłodszych, bo też wesołe miasteczko, różne atrakcje dla dzieci. Tak, te atrakcje dla dzieci są bardzo istotne tak naprawdę, bo ludzie przyjeżdżają tutaj do Kołobrzegu na wczasy i tak naprawdę nie mają co z tymi dziećmi zrobić, więc jakby w tym roku mieliśmy wesołe miasteczko, które jakby świadczyło usługi dla tych starszych dzieci, bo to były takie bardziej atrakcje dla młodzieży, ale również mamy miasteczko rodzinne, które jakby tutaj zajmuje się tymi młodszymi dziećmi i no jest to fajna atrakcja dla rodziców. I jeszcze fajna atrakcja, z której miałam możliwość skorzystać w ubiegłym roku, tramwaj wodny. A oczywiście, tramwaj wodny to świetna atrakcja. Komunikuje port jachtowy z portem rybackim, pływa po rzece, cieszy się wielkim zainteresowaniem i myślę, że z roku na rok będzie coraz większe zainteresowanie tym rodzajem atrakcji. Większość ludzi tak naprawdę nie zna perspektywy Kołobrzegu jakby ze strony rzeki. Ta perspektywa ze strony miasta jest nam ogólnie znana, natomiast Kołobrzeżanie, którzy mieszkają całe swoje życie w Kołobrzegu, tak naprawdę nigdy nie widzieli perspektywy, jaka jest ze strony rzeki. No ja już widziałam, ale potwierdzam, byłam zdziwiona, wygląda to zupełnie inaczej i piękniej moim zdaniem. Jeszcze macie parking. Tak, parking sezonowy, który funkcjonuje jakby naprzeciwko Mariny Solnej, cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczywiście wiemy, jak to jest w dzisiejszych czasach, tak naprawdę ludzie przyjeżdżają samochodami do naszego miasta, więc jakby muszą coś z nimi zrobić. Naprawdę cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. I teraz jeszcze chyba nowość taka w tym roku, stacja paliw, tak?
Stacja paliw nie jest jakąś taką całkowitą nowością, bo ona funkcjonowała wcześniej. Od zeszłego roku funkcjonuje na nowo. Generalnie jest to jakby taka ukłon w stronę żeglarzy, ze względu na to, że dużo z nich potrzebuje jednak zatankować te swoje jednostki, żeby nie musieli jakby problematycznie wozić tego paliwa. Stacja benzynowa świadczy tą usługę dla nich. No to faktycznie możliwości i atrakcji wachlarz, ale jeszcze bym chciała tutaj wspomnieć o, to jest na pewno nowość, biblioteka. Tak, biblioteka morska, która została w tym roku otwarta, cieszy się dużym zainteresowaniem. Sam widzę osobiście, jak ludzie przychodzą z całego miasta, jakby sam sposób funkcjonowania tej biblioteki morskiej miał być na takiej zasadzie, że jest ona w kilku poetach. Na razie jest na Helu i w Stepnicy. Myślimy, mamy nadzieję, że się to rozwinie na większą ilość portów. Natomiast jakby ona nie obsługuje tylko i wyłącznie żeglarzy, bo żeglarze, którzy przypływają do nas, faktycznie korzystają z tej biblioteki, wypożyczają sobie z niej książki. Natomiast widzę też mnóstwo ludzi z miasta, którzy przychodzą, wypożyczają te książki, potem odnoszą. Zasada jest taka, że jakby nie pobieramy za to żadnych opłat. Liczymy na jakąś taką komitywę międzyludzką i że ktoś przyniesie jakąś książkę, ktoś coś weźmie, tak, przeczyta, odniesie. Fajnie to funkcjonuje, naprawdę wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajna atrakcja. Bardzo fajna, ja również skorzystałam, tutaj muszę się też pochwalić, podczas spaceru z synkiem i mężem przeczytaliśmy tutaj jemu jakieś książeczki dla dzieci, także dla najmłodszych też coś się znajdzie, nie tylko dla dorosłych. To może jeszcze powiedzmy o firmach szkoleniowych, no bo tutaj u Was w porcie można się również czegoś nauczyć. Tak, oczywiście, zaczyna się to w naszym hangarze, który jest usytuowany koło budynku klubowego. Działa kilka podmiotów, które szkoli dzieci i młodzież w zakresie żeglarstwa. I jakby kolejnym etapem tego jest to, że na naszym też terenie działają firmy, które zajmują się szkoleniami w zakresie patentów żeglarskich, uprawnień motorowodnych. Jakby jest to taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Dzieci idą na początku na szkolenie żeglarskie, potem robią sobie te patenty i liczymy na to, że przez to przybędzie nam ilości żeglarzy czy ludzi związanymi z morza. Czym skorupka za młodu, można powiedzieć. A jeszcze wspomnijmy o osobach, które tutaj ratują na morzu. Tak. Oczywiście współpracujemy prężnie z Brzegową Stacją Ratownictwa i jest to naprawdę fajna współpraca. Myślimy, no są to ludzie zajmujący się ratowaniem życia na morzu, więc jakby to jest priorytet i jakby jest to duża wartość dodana dla naszego portu. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to biblioteka morska, która jakby została otwarta w tym roku i jakby mamy tutaj książki zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych z różnych tematów. Liczymy na to, że to będzie funkcjonować w różnych poetach i będzie działać na zasadzie tego, że książki będą krążyły międzypoetowo. Międzynarodowa biblioteka, liczymy na to, że żeglarze z różnych państw do nas trafią. Zresztą już trafiają. Na terenie hangaru, który znajduje się przy budynku klubowym, działają podmioty, które zajmują się szkoleniem młodzieży. Jak widzimy tutaj na załączonym filmie jednostki, na których one się, na których uczą się żeglarstwa, są wstawione do nas hangaru i z tego korzystają. Altana grillowa, która znajduje się na terenie portu jachtowego, jest możliwa do wynajęcia przez mieszkańców Kołobrzegu. Jest to jedno z niewielu miejsc w Kołobrzegu, gdzie można wynająć sobie altanę grillową po to, żeby sobie zrobić imprezę własną. Przed nami w oddali znajduje się budynek Reduty Morast, klubu żeglarskiego, który cieszy się dużym zainteresowaniem przyjezdnych. Piękne miejsce, warte odwiedzenia, z klimatem historycznym. Zapraszam wszystkich serdecznie do pralni, które znajduje się na terenie portu jachtowego. Jest ona ogólnie dostępna dla wszystkich jakby turystów w Kołobrzegu. Nie tylko dla żeglarzy, którzy przybywają do portu jachtowego.
tramwaj wodny, który stał się mega atrakcją w Kołobrzegu i naprawdę cieszę się dużym zainteresowaniem zarówno przyjezdnych, jak i Kołobrzeżan. Pływa między portem jachtowym a rybackim, jak również po rzece. Myślę, że jest to świetna atrakcja dla ludzi, którzy nie widzieli perspektywy Kołobrzegu ze strony rzeki. Stacja benzynowa jest świetną usługą dla jachciarzy, żeglarzy, którzy przypływają do nas do portu jachtowego. Ułatwia im życie ze względu na to, że na naszym wybrzeżu jest niewielka ilość stacji benzynowych w portach, więc jakby ułatwia to, że nie trzeba transportować benzyny na statek. Miasteczko rodzinne jest świetną atrakcją dla przyjeżdżających turystów, jak również odwiedzających port jachtowy żeglarzy. Mają w końcu co zrobić ze swoimi dziećmi. No, parking sezonowy cieszył się w tym roku dużym zainteresowaniem. Mieli wiele samochodów, naprawdę odciąża ruch w porcie, jak i również w mieście. Świetna sprawa dla dzisiejszych czasów. Port jachtowy stał się świetnie skomunikowany od jakiegoś czasu, więc jakby z tego względu też cieszy się dużym zainteresowaniem żeglarzy. Ze względu na to, że drogą S6, S3 można dotrzeć w zasadzie do całej, na ten całej Polski w bardzo szybkim czasie. Żeglarze jakby bardzo sobie to chwalą i jakby wskazują to jako punkt, który jest bardzo, bardzo ważny przy wyborze miejsca, w którym stacjonuje ich jednostka. Biuro portowe sezonowe, które zajmuje się obsługą gości, którzy przypływają do Mariny Stalnej Kołobrzeg, funkcjonuje tutaj na potrzeby sezonu ze względu na to, że basen solny jest przeznaczony dla jednostek gościnnych w większości. No i tu się toczy całe życie portu jachtowego i gościnnych jednostek. Bramownica Boat Lift to bramownica, która znajduje się w porcie jachtowym w Kołobrzegu. Z tego co wiem, to są takie dwie w Polsce tylko. Jeżeli chodzi o wyciąganie jachtów, jest to bardzo profesjonalny sprzęt, który pozwala na wyciąganie jachtów z 4 punktami podparcia. Jest to dużo bezpieczniejsze dla jednostek, które są wyciągane.